Paweł Jóźwiak, witam serdecznie. Dobry wieczór. No, w ogniu wydarzeń, tak można powiedzieć, dzisiaj cała konferencja oparta chyba na waszych występach, powiedziałbym, konflikcie z Adrianem Ciosem i ty w koalicji z Marcinem Najmanem kontra Jacek Murański. To takie podsumowanie mi się nasunęło. Też musi ciągnąć ten wózek, także padło tym razem na nas. Nie? W międzyczasie dostałeś... Ktoś cię uderzył, plaskacza dostałeś, co się stało? Nie, no plaskacza nie, ale dużo nie brakowało, wiesz. No. Wyjaśniłem z tym pucharem w końcu, nie, bo stary dziad, kurde, jest, wiesz, chory psychicznie na maksa, kurwa. Strasznie dużo bierze tych psychotropów, tu mu się odklejka pełna wjechała. I wczoraj patrzę, on nie mógł tego przeżyć, że Federacja Prime dała mi puchar, że ja wrzuciłem, że jestem prawdziwym zwycięzcą. Zapierdolił komuś puchar prime'owski, nie wiem komu, albo kogoś przekupił, albo podpierdolił. Bardziej mi się, że podpierdolił. Mówię, kurde, co... O co chodzi? Dlatego wszedłem tam, żeby wręczyć mu ten puchar przegranego, bo należy się mu ten puchar jak świni siodło. No taka jest prawda, kurwa. Dostał pierdol, przegrał tą walkę i powinien mieć puchar, nie? To nie jest moja wina, że on był tak zamroczony w punkcie medycznym, że zostawił swój puchar. Także wiesz, chciałem wyprostować sprawy, no i tylko tyle powiedziałem, dałem mu ten puchar. I co, no wychodzę, a Murański dał jakieś cynki Joannie, bo była na scenie, no i idę sobie oślepiony, nagle patrzę, jakaś ręka... Małżące, leci w moją stronę, nie wiedziałem, kto to jest, wiesz, odruchowo się zasłoniłem, tą rękę zbiłem, no dzięki Bogu, że wiesz, że nie uderzyłem, bo nie wiedziałem kompletnie, ten zaskoczony, patrzyłem już na Anię, bo siadałem na swoje miejsce, także dziad jest przerażony, ale że wysyła swoją kobietę do boju, no nie, no słabe na maksa, nie? Ale wiesz, udzielają się emocje wszystkim, bo niewątpliwie tutaj jest sporo emocji. Marcin, jedziemy z kurwami do sporu. Tak, Marcin, chodź. Co to za team się stworzył? Co to za no team normalny, się stworzył? Ja Marcina bardzo lubię i tyle. No. Co nie oznacza, że trzeciej walki między nami nie będzie, no bo walka będzie, ale prywatnie się lubimy. Prywatnie się lubicie, żeście dzisiaj dokazywali razem. Właśnie, na ile jest realna... Kurwa, dzisiaj to kabaret, ja musiałem, kurwa, ciota bronić, kurwa, żeby mi go Najman nie rozjebał. Także, kurwa, na scenie, dzisiaj ciot ma urodziny, także powiedziałem sobie, że nie będę go dojeżdżał. Ma urodziny? Tak, rozpierdolę go w sobotę. A nie ostatnio miał urodziny? Nie no, dzisiaj mam. Dobra, okej. Okay. Ma, wszyscy macie zawsze urodziny. Go przed Marcinem, żeby mu tam krzywdy nie zrobił. No dobra, gdybyś mógł podsumować to, co się tam wydarzyło i co tam w ogóle, o co jest cała ten ambaras tak naprawdę? Taki jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. Także widzisz, no stary frag jest przerażony, nie chce wychodzić do face to face'ów. Cios widział, że ja dzisiaj nie chcę go bić, to też kurwa tam się odpalił, kurwa, bo wiedział, że może sobie na więcej pozwolić. Ale myślę, że ostatnio dostał tak dobrze w pierdol, że już wiedział teraz, że lepiej, żeby na mnie ręki nie podnosić, bo konsekwencje mogą być grube. No i tyle, no i działo się. No show must go on, to jest świat freaków, ja już nie jestem prezesem, mogę robić rozpierdol, także dzieje się. Pierwszy dzień, pierwszy, jakby to powiedzieć, pierwsza konferencja po abdykacji. Tak jest, pierwsza konferencja na abdykacji, także zadymiarz może się odpalić. Tak, z Marcinem Najmanem masz umówiony rewanż, z Murańskim masz potencjalnie rewanż. Kurwa, chłopie, on ze mną do żadnego rewanżu nigdy nie wyjdzie. On, kurwa, ja walczyłem tak taktycznie, gdzie nigdy już... Ale mówię, że nie wyjdzie do ciebie, ale wyszedł do ciebie wcześniej. No, ale teraz już nie wyjdzie, a ty byś wyszedł, jakbyś kogoś dostał tak w pierdol, jak on ode mnie, kurwa, gdzie zawodnik walczył taktycznie, a on wie, że już następny raz nie będzie taki się zmienił. Ja ci gwarantuję, że on, kurwa... Sędziowie wydali werdykt, Paweł. Ale zwiacy sędziowie, kurwa, to nie byli sędziowie, okej, kurwa, ale to wiesz, kto to był i nie tak jest, dalej. Nie ma zmiany werdyktu. No, byłaby zmiana, jakby nie wyzywał protestu, a wiadomo, kurwa, że Bukmacher, sponsor... Nie możesz przeżyć. Ale... No nie mogę przeżyć, kurwa, bo to boli, ja nie po to trenuję, żebym z jakimś, kurwa, dziadem, kurde, takim, kurwa, przegrywał przez głupotę dwóch, kurwa, niedoświadczonych sędziów. No, kurwa, przecież znasz się, kurwa, na tym sporcie, dobrze wiesz, kurwa, że ja tą walkę wygrałem, kurwa, jakby nie patrzeć, kurwa, w jaki sposób to, kurwa, wygrałem, no. Okej, okay, a jeśli chodzi o Adriana Ciosa, były obawy dzisiaj, bo te skoki, te gdzieś tam machania nogami Marcina Najmana, wiesz, że Marcin jak bije, to bije, albo sobie uszkodzi, albo komuś coś uszkodzi. Ja byłem przerażony, jak tego, kurde, tą maskotkę zaś ściął, że to jest cios, i tą maskotkę, jak zaczął tłuc, już jako ciosa, także byłem przerażony, żeby się Ciosowi nic nie stało, także na szczęście cios jest stały i zdrowy, także w sobotę dostanie, kurwa, za swoje, oj, kurde, będę go bił bardzo, bardzo mocno, to obiecuję wszystkim, nie? Sędziowie przerwą. Jeśli albo on ciebie będzie bił, albo ty jego. Nie, tylko ja jego. Słuchaj, gdzieś patrzyłeś, co robią, jaka jest taktyka, dzisiaj był jego trener, też widziałem. Wiem, że mocno przepracowali ten okres, bo tu Robert Troszkiewicz mówił, gdzieś są obawy, że czymś was się no, może... Cieszę się, że przepracował, ja też bardzo ciężko pracowałem, nie zlekceważyłem go, jestem mega przygotowany i idę po swoje. Nie poniosą cię nerwy?
Bo wiesz, zawodników twojej organizacji ponoszą często nerwy, chociażby w sobotę Marcin Sianos gdzieś się uruchomił i też, kurczę, nie wiem, czy to jest... No, przykra sytuacja, wiesz co, lubię bardzo Marcina, ale to, co zrobił, jest dopuszczalne, karygodne i ciężko mi to w jakikolwiek sposób zrozumieć. Organizacja, na przykład, gdybyś był jeszcze prezesem, to zaangażowałaby go? Ja nie jestem prezesem, to nie znaczy, że ja nie mam nic do powiedzenia w Fenie, bo ja dalej zarządzam tą organizacją tak samo, jak zarządzają, także tutaj się nic od środka nie zmieniło. Ale znając twoją freakfightową duszę, to byś go szybko ściągnął od razu, żeby walczył na najbliższej gali. No tak, no kurwa, przecież nikt go dożywotnie nie dyskwalifikuje, no kurwa, popełni błąd i tyle, no takie rzeczy się zdarzają, no kurwa, to jest karygodne, ale niestety się zdarzają, no. Wszyscy zapominają o Arturze Bizewskim, a Artur poniósł naprawdę potężne szkody na tej walce i... No słabe zachowanie, brak szacunku dla rywala i no kurwa, dramat, no co mam ci powiedzieć, no to kurwa, niepoważne na maksa, no. Powiedz mi tak... No, wiesz, trochę też mi się nie podobał ten wpis, kurde, Marcina, bo fajnie, że przeprasza i tak dalej, ale po co tam zaczepił, jak gadał jakąś trochę. Przede wszystkim to powinien oddać szacunek Bizonowi i tylko przeprosić, a nie gadać o żadnym rewanżu, bo to, kurde, Bizon powinien zadecydować, czy w ogóle chce mu po czymś takim dać jakiś rewanż, bo to bardzo niesportowe zachowanie. Przy całej mojej sympatii dla Marcina, no to kurde, no niestety, no to kurwa bardzo, bardzo słabe zachowanie, bardzo słabe, nie? Jeszcze jakby go tylko obalił, ale te dwa takie łokcie, no to jeszcze jak on by był podłączony, czy coś, dopiero druga runda, nieźle mu szło, kurde, trafiał nawet, no trafił, kurde. No moment przed był Bizon trafiony mocno. No właśnie, to ja tego kompletnie nie rozumiem, kompletnie, no. Andrzeja Gołotę rozumiesz? No wiadomo, Andrzeja to nikt nie zrozumie. No to co się starasz zrozumieć, co nie rozumiesz, co się stało z Marcinem Sianosem? Przecież to jest kasus Gołoty. Tak jest, dokładnie tak. No. Nie mam nic do dodania. W dobrym zdrowiu wszystko? W bardzo dobrym, dobrze, jestem przygotowany i po prostu mam nadzieję, że sobotę, kurde... Ale widziałeś, jak skakał jak kangur Adrian Cios wysoko? To niech se skacze, kurde, spokojnie, kurde. Wyskoczył metr dosiężnego. Jest od niego wyższy. Cięższy i silniejszy i to ja dłużej trenuję i kurwa ciężej trenowałem na pewno niż on i tyle, idę po swoje, nie? Czyli po skórę? Tak, obedrę go ze skóry. Obedrze Adriana Ciosa ze skóry, czekamy na obdarcie ze skóry, czekamy na dobry pojedynek, dajcie dobrą walkę. No i tam chyba z 5 pojedynków dzisiaj już przynajmniej się zaaranżowało, trylogii różnego rodzaju hitów sezonu, także no nie wiem, co wy jeszcze wymyślicie. To są freak fighty, tutaj wiesz, wszystko może się zdarzyć. Dobra, uciekam. Piąteczka. Znany freak fightowy aktor Paweł Jóźwiak. Tak jest, let's go.